Obiecałam Wam przed chwilą, że rozwiążemy teraz zadania tekstowe z proporcjami. To zaczynamy. Mamy tutaj dwa zadania. Pierwsze. Jeden bochenek chleba kosztuje 2,50. Ile zapłacisz za 6 takich bochenków? Myślę, że już w głowie jesteś w stanie wyliczyć, ile za to zapłacisz, ale zróbmy to proporcją, bo ćwiczymy proporcje. Czyli tak. Jeden bochenek, napiszmy, kosztuje 2,50. A teraz chcemy wiedzieć, ile kosztuje 6 bochenków. 6 bochenków kosztuje nie wiem ile, a jak czegoś nie wiem w matematyce, to piszę x. Teraz mogę ułożyć proporcje. Mogę to zrobić w ten sposób. 1/6, czyli 1 podzielić przez 6, to jest tyle samo, co 2,50 podzielić przez x. A teraz zamienię to na porównanie nie ilorazów, ale iloczynów. Czyli mnożę na krzyż. Iloczyn wyrazów skrajnych, czyli 1 razy x, jest równy 6 razy 2,5. 1 razy x to jest x, a ile to jest 6 razy 2,50? 2,50 razy 6, policzmy pisemnie. 6 razy 5, 30, 3 dalej. 2 razy 6, 12, dodaję 3, to jest 15. Czy to jest 150? Nie, bo tutaj miałam jedno miejsce po przecinku, czyli tutaj też przecinek musi być. Czyli 6 razy 2,5 to jest 15. Wobec tego za 6 bochenków zapłacimy 15 zł. Drugie zadanie. Za 3 kg gruszek zapłaciliśmy 4,80. Ile zapłacimy za 8 kg takich gruszek? I to już będzie troszkę trudniejsze. Ułóżmy proporcje. Czyli co mamy? 3 kg gruszek kosztują 4,80. A my chcemy kupić 8 kg gruszek. Kilogramów gruszek kosztuje nie wiem ile, czyli x złotych. I układamy proporcje. 3 podzielić przez 8, czyli 3/8, ma się równać 4,8, czyli 4,8 podzielić przez x. Zamieniamy to na iloczyny. Czyli 3 razy x, to jest 3x, równa się 4,8, 4,8 razy 8. OK. I teraz będziemy wykonywali działania pisemne na tych ułamkach dziesiętnych. Zacznijmy od 4,8 razy 8. Kreska. 8 razy 8, 64. Szóstka idzie dalej. 4 razy 8, no to 16 plus 16, 32 plus 6. 38. Tu było jedno miejsce po przecinku, dlatego tu też przecinek będziemy pisać. Czyli mam 3x równa się 38,4. A ja chcę wyliczyć x-a. Jak stąd wyliczyć x-a? Tu się musimy podzielić przez 3. Zróbmy sobie gdzieś działanie pisemne. 38,4 podzielić na 3. 38,4 dzielimy na 3. Kreska ułamkowa. 3 podzielić na 3 to 1. Spada nam 8. Ile razy zmieścimy w 8 trójkę? Myślę, że 2 razy. 2 razy 3 to 6. Zostało nam 2. Dopisuję 4, ale uwaga, tu był przecinek, więc piszę tutaj przecinek. 24 podzielić na 3 to 8. Super, nie zostaje nam żadna reszta. Wobec tego x jest równe 12,8. Czyli
Za 8 kg takich gruszek zapłacimy 12,80. Ale uwaga! Pamiętajcie, że to są zadania tekstowe. Więc żebyśmy zrobili to zadanie na maksa i dostali maksa na sprawdzianie, a później na egzaminie, to jeszcze powinniśmy napisać odpowiedź. Czyli i w jednym, i w drugim zadaniu pamiętajcie, żeby na sprawdzianie i na kartkówce napisać odpowiedź. Czyli pełnym zdaniem. Za 8 kg takich gruszek zapłacimy 12,80. Za 6 takich bochenków zapłacimy 15 zł. Lecimy z kolejnym zadaniem. Za 30 dekagramów cukierków zapłacono 6 zł. Ile trzeba będzie zapłacić za 3 kg takich cukierków? Rozwiązujemy proporcje. Co napiszemy? No to możemy napisać to tak. Za 30 dekagramów cukierków płacimy 6 zł. Za 3 kg cukierków płacimy ile? Nie wiemy ile, czyli płacimy x. Poprzednio chcielibyśmy ułożyć proporcje. Czyli co? Podzielić 30 dekagramów przez 3 kg równa się 6 podzielić na x. Ale jest tu podchwytliwa rzecz. Pamiętacie? W zadaniach tekstowych zawsze dbamy o to, żeby jednostki były takie same. A czy my mamy takie same jednostki? Co prawda płatność zrobiliśmy w złotówkach, a nie na przykład w złotówkach i w euro. Ale popatrzmy tutaj na jednostkę masy. Tu mamy dekagramy, a tutaj kilogramy. Tak nie może być i tak proporcji nie ułożymy. Bo to było właśnie zadanie podchwytliwe. No to myślimy sobie, jak zamienić dekagramy na kilogramy. To powtórka z zamiany jednostek. 1 kilogram to 100 dekagramów. To 3 kilogramy to ile dekagramów? 300. Czyli zamiast tych 3 kilogramów napiszmy sobie, że chcemy kupić teraz 300 dekagramów cukierków. I teraz już możemy ułożyć proporcje. Czyli 30 podzielić przez 300 to ma być tyle samo, co 6 podzielić przez x. Będziemy teraz porównywać te dwa ilorazy, czyli te dwa ilorazy są równe. Zamienimy to na równość dwóch iloczynów. Ale zanim to zrobimy, możemy sobie jeszcze ułatwić życie. Bo co możemy zrobić? Możemy to skrócić. Czyli tak, zera nam się skracają, jeszcze trójka i trzydziestka się skróci przez 3, czyli będzie 1 przez 10. Czyli tak naprawdę 1 dziesiąta to jest 6 podzielić przez x. I teraz mnożymy wyrazy skrajne, czyli mnożymy na krzyż. 1 razy x, czyli 1x, to jest to samo, co 10 razy 6. Czyli x równa się 60. Ale to nie koniec, bo żebyśmy dostali maksa i żeby nasza pani z matematyki była zadowolona z tego zadania, to powinniśmy napisać jeszcze odpowiedź. Napiszmy. Odyp. O co nas pytali w tym zadaniu? Ile mamy zapłacić za 3 kg takich samych cukierków? Powinniśmy napisać pełnym zdaniem. Za 3 kg takich cukierków, takich samych cukierków, zapłacimy 60 zł. I teraz to jest koniec zadania. I ostatnie zadanie w tym odcinku. W pewnej klasie stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców wynosi 5 do 4. Ilu chłopców jest w tej klasie, jeśli wiemy, że jest 15 dziewcząt? Oraz jeszcze jedno pytanie, na które będziemy chcieli odpowiedzieć. Ilu wszystkich uczniów jest w tej klasie? OK. Zaczynamy od początku. Stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców wynosi 5 do 4. To znaczy, jeżeli liczbę dziewcząt podzielisz przez liczbę chłopców, to będzie 5 czwartych. Czyli 5 podzielić przez 4 to jest stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców. Ilu chłopców? Nie wiemy.
A ile dziewcząt? 15. Ważne jest, żeby w dobrej kolejności to napisać. Mówiliśmy, że jest to stosunek dziewcząt, czyli na górze dziewczyny. Dziewcząt jest 15. Przez chłopców nie wiemy ile, czyli x. Proporcja jest ułożona, rozwiązujemy. 5 razy x jest równe 4 razy 15. Czyli 5x to jest 60. Żeby wyliczyć x, muszę podzielić tutaj przez 5. Czyli x wyszło 12. Czyli w tej klasie uczy się 12 chłopców. I teraz, gdybyśmy nie przeczytali sobie jeszcze raz, o co nas pytali w tym zadaniu, to jeden punkt by nam poleciał na sprawdzianie. Dlaczego? Bo było jeszcze drugie pytanie. Pytanie było, ilu wszystkich uczniów jest w tej klasie. Czyli po pierwsze, jak zaczniemy pisać odpowiedź w tym zadaniu, odpowiemy najpierw, ilu jest chłopców. Napiszmy, w tej klasie jest, policzyliśmy, 12 chłopców. A wszystkich uczniów, policzmy ile jest. A wszystkich uczniów jest, dodajemy, 12 plus 15, czyli 27.